Cześć, witam Was na kolejnym moim filmie z monetami z mojej kolekcji. Jak już widzicie, mamy tu małą flądrę. Jest to 5 feningów z wolnego miasta Gdańsk. Jest flądra na falach oraz data 1932 rok. Nie chciałem wyjąć to z tego holdera, aczkolwiek mam tu ostatni ten holder z tą wielkością i postanowiłem, że zostawię ją w tym holderze. Jeżeli ktoś by pytał, dlaczego rękawiczki, no bo po prostu robota, nie? Swoje wychodzi. A tu mamy piękną monetę z 1932 roku. Obróćmy sobie, jest to 5 feningów Freistadt Tanzig i tak mi się wydaje, nie wiem czy one były tak lekko skośnie wybijane, ale tu mam równiutko flądrę. O, przepraszam, o tak, tu mam równiutko flądrę, obracając piątka jest delikatnie skrzywiona, także może być jakiś destrukt. Kto wie, nie wiem czy to wtedy też było, czy to po prostu takie wybicia mieli. Nie mam drugiej monety, żeby sprawdzić, ale wydaje się, że delikatnie skręcona jest. Jeszcze raz wam tu obrócę. Równo tu jest delikatnie, leciuteńko skręcone. I jak zacznijmy od tego, że to jest moneta dwugramowa, średnica 17,5 mm, kompozycja mosiądz, rand gładki, którego no nie zobaczymy teraz, i stempel zwykły. Moneta zdemonetyzowana w 1945 roku, jeżeli dobrze pamiętam. I zasilam małą kolekcję z Gdańska, na którą już mam zrobione miejsce. Tutaj w albumiku, także już mam dwie dziesiątki, dwie takie dziesiątki i dwie różne piątki. Także tu trochę już doszło do tego, zobaczymy co tam dalej jeszcze wpadnie, może jakieś ładniejsze danzingi wejdą i sobie uzupełnimy kolekcję z Gdańska, aczkolwiek no mało tych monet wychodzi teraz i myślę, że w najbliższym czasie to dopiero po wakacjach coś się pokaże. Ja Wam dziękuję bardzo i zapraszam Was na kolejne moje filmy. Cześć!